Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 7 modowych ciekawostek do Wiedźmina 3 na wersję Next Gen. Nie przedłużając, sprawdźmy, co dziś dla was przygotowałem. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, a seria ci się podoba, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z materiałami oraz live streamami. Słuchajcie, wjeżdżamy. Pierwsza pozycja, moi drodzy, to Sins of the Student. Jest to mod dodający nowy questline związany z Akademią w Oxenfurcie, a konkretnie szkołą wieczorową, którą trapią ataki nieznanego strasznego potwora. Sam quest dodaje oczywiście nowe dialogi, wpisy do dziennika, nowe postacie oraz parę nowych zagadek. Jak to określił autor, jest to przygoda na około 30 minut rozgrywki. No dobra, jak zacząć tego questa? Wystarczy ukończyć główny wątek dodatku Serc z Kamienia i udać się do domku nieopodal bramy nowigradzkiej w Oxenfurcie. Należy pójść za śladami krwi, które widać przed wejściem do budynku. Mod posiada polskie tłumaczenie, jednakże nie doświadczamy tutaj dubbingu, nad którym twórca podobno pracuje. Jedynie napisy. Lecimy dalej. Drugi mod to dość zabawna pozycja, ponieważ jest to Metal Head Lesson. Nie wiem czemu, ale po prostu nie mogłem się oprzeć, żeby go nie pobrać. Mod zmienia animację Leszego podczas walki na takie przypominające fana muzyki heavy metal. Ja wiem, może to się wydawać durne, ale uwierzcie mi, że efekt jest cudowny. Te animacje połączone z designem Leszego, nie wiem kto na to wpadł, ale jest po prostu geniuszem. No zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Pewnie na obrazkach nie będzie widać tej animacji, nie? Ale możemy sobie zobaczyć generalnie, że jest to zmienione. Później oczywiście będziemy to sobie testować w grze, także zapraszam. Trzecia pozycja to New Inventory Animations. Bardzo prosta modyfikacja, a wprowadza taki, wiecie, lekki powiew świeżości, zwłaszcza gdy macie grę już w małym palcu. Zmienia ona animację Geralta w menu ekwipunku, zarówno jak Geralt jest w stanie bezczynności, jak i po założeniu konkretnych broni. Czekajcie, tu powiększę troszeczkę. Aha, nie wiem, czy mi się uda to w ogóle powiększyć. A, uda mi się powiększyć. Dobra, to wygląda mniej więcej w ten sposób na tych screenach. To chyba jest po wyciągnięciu jakiegoś miecza srebrnego, tak mi się wydaje. Zobaczymy to po prostu w grze. Lecimy dalej. Teraz moja ulubiona pozycja, słuchajcie, z tego zestawienia. Weathers and Seasons for the Continent. Jest to nic innego jak dodanie pół roku na poszczególnych obszarach kontynentu. Od teraz będziecie mogli podziwiać Biały Sad, Welen czy nawet Tussauds w śnieżnych barwach lub niczym prawdziwa jesieniara usiąść przy ognisku z gorącą herbatką i oglądać opadające złoto-czerwone liście dębu. Słuchajcie, no wygląda to mniej więcej tak. Tu mamy wiosna, lato, jesień i zima. Tak by to wyglądało. Do wyboru wszystkie cztery pory roku, z czym do prawidłowego działania zimy będziemy potrzebowali tutaj parę dodatkowych modyfikacji, które są w zakładce Requirements, także pobierzemy je sobie później i zobaczymy, czy to będzie po prostu działać. No słuchajcie, no wygląda to naprawdę niesamowicie moim zdaniem. Dobra, zima, tu mamy ewidentnie jakąś jesień, tu mamy raczej wiosnę. Kurde, to nie wiem, czy to jakiś reshade nie był wgrywany dodatkowo, bo generalnie no to wygląda to naprawdę tak bajkowo. Kolejna modyfikacja to jest Retro Fantasy Reshade. Właściwie to nie jest modyfikacja sama w sobie, a jedynie reshade, czyli zmiana kolorystyki, stylistyki i postprocesów w grze. W przypadku tej pozycji gra będzie wyglądać bardziej jak mroczniejsze retro fantasy RPG. To jest taka dobra gratka dla osób, w którym stary Wiedźmin już po prostu się znudził i szukają pewnych rozmaiceń i nowych wrażeń wizualnych. Więc tak to wygląda generalnie w porównaniu. Tu mamy vanilę, czyli podstawkę, a tu mamy wersję zmodyfikowaną. Bardzo chętnie bym sobie zagrał w takiej stylistyce, takiego retro, mroczniejszego trochę RPG. Także słuchajcie, no wygląda to naprawdę nieźle. Przedostatnia pozycja to Gunter Odim Outfit. Po prostu Gunter Odim Outfit, nie? Jakby nawet sam autor napisał, że slap some random clothes on Gunter. Słuchajcie, mi się naprawdę bardzo podoba ta stylówka u Guntera. W tej chwili przynajmniej wiem, że mam do czynienia z jakimś takim, wiecie, czarnym charakterem, nie? Że mamy do czynienia z diabłem w ludzkiej skórze, że mamy do czynienia po prostu z panem ciemności jakimś, nie? Z panem miejsc i czasów. Wiem, no przesadzam prawdopodobnie, ale generalnie no mi się to bardziej podoba niż ta pomarańczowa bluza i te niebieskie galoty, które miał w wanilii. W sensie, ja nie mówię, że to wyglądało źle od początku. Nie, bo wyglądało to nieźle. Ale teraz mam wrażenie, że wygląda to po prostu tak mroczniej, że teraz mogę poczuć taki większy respekt do tej postaci, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. Dajcie znać, co generalnie o tym sądzicie. Wiecie, ostatnia modyfikacja to swego rodzaju niespodzianka oraz żart w jednym. Ten, kto go wyłapie w dalszej części filmu podczas testowania modów, niech zostawi komentarz. No dobra, to weźmy się za instalację tych wszystkich modów. Klasycznie najpierw sobie pobieram wszystko.
Pamiętajcie, żeby też zobaczyć sobie tutaj w requirementsach, czy macie coś dodatkowego do pobrania. Tu widzę jakiś Spanish translation, to nas nie interesuje, ale interesuje nas polskie tłumaczenie, więc od razu sobie pobieramy. Cyk. Cyk, ok. Metal Headlesion Files. Tutaj nie ma żadnej rewelacji. Key. New Inventory Animations. Tutaj też raczej nie powinno być nic trudnego. Evidence Seasons. Tu mamy wszystkie pory roku. Aha, słuchajcie, zapomniałem dodać, że ta modyfikacja nie zmienia pór roku automatycznie co jakiś czas. To tak nie działa. Generalnie musicie sobie wybrać, jaką chcecie aktualnie porę roku i wgrać odpowiedni folder do folderu moc. To znaczy, że jeżeli chcecie grać w zimę, chcecie mieć, nie wiem, zimowy welen, no to wrzucacie sobie folder winter tam do folderu moc. Jeżeli chcecie mieć na przykład wiosnę, no to robicie analogicznie, tak? No niestety, z tego co wiem, to autor tutaj napisał, że chyba pracuje nad automatycznym zmienianiem się pół roku, ale na chwilę obecną niestety, no nie jest to możliwe. Ale mimo wszystko i tak polecam. Dobra, czy ja już to pobrałem? Jeszcze nie. Dobra, klikam, cyk, cyk, leci. To jest dość spora modyfikacja, bo zajmuje aż 260 MB. Dobra, reshadzik. Pamiętajcie, że do tego reshada retro fantasy potrzebujecie reshada, w sensie programu reshade. Wchodzicie sobie tutaj, klikacie download i pobieracie reshada. No i oczywiście pobieracie plik z Nexusa. Ok, cyk. No i ostatnie jeszcze gaunterka pobierzemy. Mamy dwie wersje gaunterka. Mamy wersję z kapturem oraz bez kaptura. Tak wygląda z kapturem, tak wygląda bez kaptura. No ja se pobiorę, no już niech będzie z tym kapturem. Dobra, moi drodzy, weźmy się za instalację tych wszystkich modów. Słuchajcie, ja to zrobię mod managerem częściowo, a częściowo zrobię to po prostu ręcznie. Zaraz wam powiem dlaczego. Po pierwsze, menu stringsy, shared importsy, klasycznie. Tak jak na poprzednich odcinkach mówiłem, warto to mieć. Także słuchajcie, zainstalujcie to sobie, jeżeli jeszcze tego nie macie. A my się bierzemy za instalację poszczególnych modyfikacji. Pierwsza z nich sobie zainstalujemy. To będzie Sins of the Student. I tego moda radzę zainstalować sobie ręcznie, ponieważ jeżeli zrobicie to przez mod managera, to jest duża szansa, że nie wgra się wam folder do DLC-ków automatycznie, co jest w sumie dziwne, bo zazwyczaj to tak działało. Więc zrobimy to ręcznie. Sins of the Student i kopiujemy sobie te dwa foldery, moc oraz DLC, do katalogu z grą. Ok, zobaczmy. DLC mamy coś takiego jak SOC, więc się wgrało. I w moc mamy Sins of the Student, ok, git. Zainstalujmy sobie spolszczenie jeszcze do tego. Sins of the Student Polish Translation tutaj mamy. Ok. I ten pliczek kopiujemy sobie do moc. Sins of Student Content. I tutaj sobie wgrywamy. Ok, elegancko. Ok, następną pozycją będzie Metal Headlesion. To akurat możemy zainstalować poprzez mod managera. Tu nie będzie żadnego problemu. Ok, cyk, open. Dalej mamy New Inventory Animations, też możemy sobie Mod Managerem zainstalować. Gauntera od Ima możemy sobie zainstalować Mod Managerem, nie powinno być żadnego problemu. To jest version 1, to jest katalog pobrany właśnie ze strony Gauntera od Ima Outfit, żeby was nazwa nie zmyliła. Ok, git. I teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o moda Weathers and Seasons for the Continent, już wam pokazuję, o co chodzi. Po pierwsze, to będziemy wgrywać jedną porę roku naraz. To znaczy, że jeżeli będziemy chcieli mieć na przykład na wszystkich kontynentach zimę, to będziemy musieli to zrobić inaczej. Jeżeli będziemy chcieli mieć jesień, to zrobić to jeszcze inaczej. Pokażę wam to na przykładzie zimy, ponieważ jest najtrudniejsza. Pokażę wam tylko i wyłącznie na przykładzie tu są, a resztę sobie będziecie mogli zrobić samemu, bo to nie jest no aż takie skomplikowane. Pierwsze co, żeby nam w ogóle zima działała w Toussaint, to będziemy potrzebowali takiego moda jak The Witcher 3 Icewine. Ja go mam tutaj. Pobieracie sobie taki plik Icewine Snowir Version, bo on generalnie mi działał. Ta wersja New Icewine nie chciała mi do końca dobrze działać, więc pobieracie sobie to. To jest dość spory plik, bo waży prawie 1 GB, co jest no sporym rozmiarem jak na modyfikację. I jeżeli już pobierzecie tego Icewine'a, to rozpakowujecie sobie to archiwum, wchodzicie sobie do katalogu i kopiujecie sobie te foldery, słuchajcie, do folderu moc, katalogu z grą. Ok. I teraz, jeżeli byście chcieli dograć zimę do pozostałych obszarów, takich jak Kermoren, takich jak Velen czy Novigrad, to będziecie musieli pobrać te tutaj modyfikacje opcjonalne, które są po prostu do tego wymagane. I teraz przyszedł czas na wgranie moda Weathers and Seasons for the Continent. Wchodzimy sobie do folderu tej modyfikacji,
wchodzimy sobie Mod Seasons, Winter, bo to nas interesuje. I kopiujemy sobie te dwa foldery do folderu Mods. Okej, okay, mamy. Słuchajcie, no to by było na tyle. Teraz tak, wejdźmy sobie do Mod Managera z powrotem. Kliknijmy sobie Mods, Refresh Mod List. I zobaczcie, tu na tej liście nie mamy tych pół roku dodanych, no nie? I ich nie będzie, bo zrobiliśmy to ręcznie. Jakbyśmy to zrobili poprzez Mod Managera, to by to było na tej liście. Ale jak zrobiliśmy ręczne kopiuj wklej, to po prostu tego nie będzie. Ale za to będzie po tej stronie, po prawej. To jest super ważne. I teraz tak, ustalmy sobie priorytety modów, klasycznie. Imports i many strings na samej górze. Icewine'y, które pobraliśmy, powinny być zaraz pod tym. Na 3, 4, 5. To jest tak, Icewine, Icewine 2, Mod Improved Detail. Dalej mamy mod Winter White Orchard i mod Seasons Winter. Na samym dole mamy Inventory Animations, Gaunter i tak dalej. I tak powinno to wyglądać. Możecie sobie zrobić screena i porównać do swojego Mod Managera, żebyście mieli wszystko elegancko, tak jak ja. Dla świętego spokoju zalecam zrobić jeszcze, uruchomić skrypt mergera. Czy tu nie ma żadnych konfliktów skryptów? Z tego co widzę, to nie. Możecie to zamknąć. A, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, żeby w folderze The Witcher 3 odpalić ten plik tw3 menu file list updater, tak dla świętego spokoju, bo jeżeli jakakolwiek modyfikacja wymaga zaktualizowania pliku file list, to ten plik wam to po prostu ułatwia. Dla świętego spokoju go po prostu uruchomcie, wyłączcie i tyle. Run the game sobie klikam i będziemy testować. No dobra, gierka się uruchomiła, więc powinno być wszystko gitara. Ty, wgrało się, elegancko. Nie no, powiem wam szczerze, że wygląda to naprawdę ładnie i no raczej to działa tak jak powinno. Kurczę, naprawdę mega mi się to podoba, słuchajcie. Coś dla fanów zimowych klimatów. Jeszcze jedna rzecz, możemy się spróbować przenieść. Tylko tak, do Velen się nie przenosimy, bo Velen nie wygraliśmy zimy, Novigrad to samo. Biały Sad prawdopodobnie jest zmieniony, zaraz zobaczymy. Biały Sad też się zmienił, co prawda Biały Sad jest taki bardzo delikatnie zimowy z tego co widzę. Nie ma tutaj przesadnego śniegu. Okej, okay, czyli modyfikacja z porami roku działa. Ja się przenoszę z powrotem do Toussaint. Dobra, zobaczmy sobie, czy zmieniły się animacje Leszego podczas walki. Jestem tego naprawdę mega ciekaw. Okej, okay. Mamy. Dobra, zobaczmy co się... Okej. Dobra. O, jak przyjdziemy sobie więcej, to zrobi się taka banda metalheadów, nie? No, co? Ale dlaczego reszta nie robi tej animacji? Tylko te dwa robiły do tej pory. Halo? Halo? Dość tego. Dobra, a co się stanie, jak sobie wejdę w ekwipunek? Zobaczmy sobie, czy się animacje zmieniły Geralta. Okej. Okay. No, są inne, dobra. Okej, okay. Spodnie? Spodnie nic. Buty? Okej, okay. Kurtka? Dobra, tak mamy na kurtce. Miecz srebrny, zdejmę. Okej, okay, zdejmę oba miecze, zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. No dobra, wygląda to nawet nieźle. Miecz stalowy? A, teraz wyjął. O kurde, ale wywija. Ja pierniczkę. Ale wywijus. Czekajcie, weźmy sobie kuszę załóżmy. Zobaczymy, czy coś zmieni na kuszy. Kusza? Nie jestem pewien, czy się zmieniła. Nie wiem, czy ta animacja nie była wcześniej. Była? Nie była? Dajcie znać. Wydaje mi się, że nie. Generalnie fajnie nasz Geralt tam wywija, więc jakby jest tutaj całkiem ciekawa gratka. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jak tam z naszym Gaunterem Odimem. Nie, nie. Dobra, pokaż się. Okej, no jest git. Jest git, wszystko działa. Z tego co widzę, to nawet te tekstury tej zbroi to ma całkiem fajne. Kurde, jaki tajemniczy jegomość, nie? Teraz się zrobił. Jeśli chodzi o modyfikację Sins of the Student, no to tak jak wcześniej mówiłem, musimy mieć ukończony główny wątek Serc z Kamienia oraz przenieść się w okolice Bramy Nowigradzkiej. Z tego znacznika idziemy sobie w tą stronę, słuchajcie. Idziemy sobie do tego domku tutaj. Okej, widzimy, że od razu nam się pojawiło zadanie i pojawiły nam się wytyczne odnośnie tego zadania. Sprawdźmy sobie, Geralt natknął się na krwawą scenę w pozornie opuszczonym budynku na obrzeżach Oxenfurtu. Także słuchajcie, ja już nie będę wam więcej spoilerował, pozostawiam wam całości tego
Questa. Ok, ostatnią rzeczą, jaką sobie zainstalujemy, której jeszcze nie instalowaliśmy, a jest na liście, to jest właśnie Retro Fantasy Reshade. Pokażę wam, jak instalować reshady, bo tego jeszcze nie było, nie pokazywałem tego. Nie robi się tego tak jak wszystkie modyfikacje pozostałe, czyli nie wrzuca się tutaj żadnego folderu do mocy itd., itd., tylko reshady instaluje się poprzez instalator, który mówiłem, żebyście sobie już pobrali. Ten instalator to jest właśnie Reshade Setup. Odpalamy sobie ten Reshade Setup i znajdujemy w okienku tutaj plik exe Wiedźmina 3. Jeżeli gracie na wersji DirectX 11, to wybieracie po prostu bin64 Witcher 3 exe. Jeżeli natomiast gracie na DX12, to wybieracie tą drugą opcję, czyli x64 DX12 Witcher 3 exe. I klikamy Next. Ok, tutaj też klikamy Next. I tutaj wybieramy sobie efekty, jakie nas interesują. To są efekty, które będziemy mogli sobie włączyć później w trakcie gry. Możecie sobie zainstalować podstawowe, możecie sobie wybrać, możecie sobie zainstalować wszystkie. Klikacie dalej Next, czekacie, aż się zainstaluje. Klikamy Finish, mamy zainstalowane. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, wchodzimy sobie do rozpakowanego folderu moda Retro Fantasy Reshade. Ja już mam go tutaj rozpakowanego. I kopiuję sobie w plik Mirko Retro do folderu bin x64dx12. Tutaj go wklejam. Ok. No i co? Odpalam sobie grę. Podczas uruchamiania gry zobaczycie na górze ekranu taki napis Reshade 631. Pojawi wam się napis, że Reshade is now installed successfully i press home to start the tutorial. Zaraz wam pokażę, jak to w grze wygląda, bo najlepiej to na żywym organizmie ukazać. Czytajmy sobie najpierw grę. Ok. I teraz klikamy sobie home. Cyk. Tutaj możemy kliknąć skip tutorial, bo to nie będzie na razie nas interesować. I interesuje nas tutaj ta zakładka Reshade Preset. To jest jakiś preset, który gdzieś tam się generalnie wgrał standardowo. My go będziemy zmieniać. Robimy sobie tak. Klikamy tutaj na to pole i wybieramy mirkoretro.ini i klikamy select. I zobaczcie, jak nam się zmienił w ogóle wygląd gry. Nieźle, nie? Generalnie można się naprawdę bardzo fajnie bawić. No i tak jak widzicie, kolorystyka jest zmieniona, cienie są trochę zmienione. Stylistyka przypomina tą taką z gier retro RPG, takich trochę mroczniejszych. No i jesteśmy w stanie zauważyć też takie wyraźne ziarno na ekranie, nie? Jest to dość charakterystyczny element tego całego Reshade'a. Generalnie to jest bardzo fajna gratka dla osób, które naprawdę szukają czegoś nowego. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i zainteresowałem was nieco tymi modyfikacjami oraz tym reshade'em. Mam nadzieję, że dzięki temu będziecie znów mieli ochotę zagrać w Wiedźmina albo po prostu pobawić się co nieco tymi wszystkimi rozwiązaniami, które pokazałem. Nie zapomnijcie o daniu łapki w górę oraz subskrypcji. No i nie zapomnijcie też o zerknięciu na pozostałe materiały o modyfikacjach do Wiedźmina 3. Pozdrawiam was ciepło. Trzymajcie się, cześć. Dla tych, co nie zauważyli do tej pory, bo to był taki jeden malutki fragmencik, to już wam pokazuje, o co chodzi z tym ostatnim modem, o którym chciałem mówić. Będzie dobrze. Giereczku, całuj mnie w ptakach.